Witajcie, z tej strony Starkey. No i gramy dalej w Battle Chasers Night War. Jak widzicie, nie zrestowałem jednak podziemia, bo w sumie stwierdziłem, że coś tak będę wielce przejmował. Jakoś przetrwamy to wszystko, ewentualnie później, właśnie jak mówiłem, zrobię na normalnym, żeby wam tylko pokazać co i jak jest z tego lisza całego, po czym kiedyś tam załączę scena, jak to się nazywało, no... Trochę mi teraz słów na tym najwyższym i tam pokażę wam całość, jak sobie radzę, ale to później. Aha, jeszcze jakiś brak łączności, no nieźle, jak widzicie zbieram tutaj pełno nowych notatek, dobra. Wpis do dziennika numer 1024. Moją jednostkę posłano do fortecy. Od ostatniego kontaktu z kościaną załogą minęło 6 tygodni. Musimy się dowiedzieć, co tam zaszło. Merek uważa, że to strata czasu. Mówi, że wraz z wysączeniem ostatniej kropli many, król Vancelor, czy Vancelor, dalej nie wiem, przestał się interesować tym miejscem, bo niby po co miałby odwoływać stąd tak wielu ludzi? Musimy sprawdzić, co poszło nie tak. O, wpis kickstarterowego mistrza wiedzy. Ciekawe. Fajne. Fajne, tylko... A. Trzeba ich będzie jakoś rozdzielić. Dobra, udało się. I ogłuszenie. I atakujemy, więc proszę. Może marnuje umiejętności, może nie. Ale tak czy siak jest dobrze chyba. Tak więc tak, zobaczmy. Dobra. Trzy ataki będą na gali. Więc jest dobrze. Wybrę to standardowo, zwykły atak. Dobra. I tutaj... Żądło. Trzeba oczywiście naładować krwawienie jak najwięcej. Dobra, Breto, masz 10 punktów. To za mało na jakieś twoje super akcje, więc... Niech będzie, że znowu złapy dziada. Gael nie ma doładowania, więc znowu musi użyć zwykłego ataku. Jensen już ma 20. Ciekawe, bo ostatnio było 15, powinien mieć 15, ale dobra, mniejsza z tym. Dobra. Oczywiście teraz uderzy w Gali. Mocne obrażenia. Ale jak widzicie, ona jest przygotowana do wszystko. I teraz hyt, siek. I prawie skończona robota. Miejmy nadzieję, że Breta sobie poradzi. Oczywiście, że nie. No i mała dziewczynka musi dokończyć roboty po wielkim golemie bojowym. Normalnie wstyd. Ale dobra, udało się przynajmniej. Trochę doświadczenia. Jakieś tam inne rzeczy, nic wielkiego. O, rewolwerowiec. Jeśli udałoby się go rozdzielić, fajnie będzie. Jakby cię na niego nawet nie będę marnował już ogłuszajki w sumie. Jak widzicie, to naprawdę nie ma z nim się co martwić. Owszem, trochę nas pobije, ma wyższy poziom, ale... Chociażby to takie akcje... No i znowu 20 zamiast 15. Albo się wydaje, albo on jakoś zdobył zwiększoną generację tego wszystkiego. Dobra... Niech będzie... No i można był błąd, ale w sumie bij, zabij. Tutaj kolejne żądło, bo w sumie dużo HP nie ma. A im więcej krwawi będzie miał na sobie, tym szybciej padnie, więc no, rozumiecie. A jak widzicie, straty HP nie były takie wielkie, więc i tak udało się dosyć dobrze. No, kolejna bitwa z nami. Dobra, zobaczmy, 52 do expów. Dobra, wszystko zrobione. A no, zrobione. Czemu on ucieka? Aha, to on się sam nie chce do walki pchać. On tylko z towarzystwem. Cóż. I tak powinniśmy sobie poradzić, bo w sumie motywatory same w sobie nie są jakieś zabójcze. Dobra, dziab. Standardowo. I w sumie mógłbym użyć jakiegoś potężniejszego ataku, ale nie czuję takiej potrzeby. Lepiej po prostu zająć się tym, co już tu mamy.
Dobra. Zwykłe ataki i szybko musimy wykończyć motywatora. Dobra, dobra. Dobra, w takim wypadku widzicie. Ekspy lecą, powoli, ale lecą. Tutaj strzępki skóry i w sumie nic takiego przydatnego. Ale za to są jakieś skrzynie i inne przedmioty. Więc może coś nawet znajdziemy. Dobra. Teraz jak to prowadzi? Na dole nie ma niczego, dalej tam są dwa pokoje, więc idziemy w dół. I może coś, że my znajdziemy, że... Tam w sumie ja coś znajdę. Motywator pojedynczy. Tu jest jeszcze działko. Dobra. Jak to działko jeszcze się trochę porani, to będzie fajnie. Dobra. Zobaczymy, jak bardzo się zraniło. No, no patrzcie, jakie to jest łatwe. No, no proszę, nawet nie ma co się przejmować. Jeden cios Garrisona i do widzenia. Mieliśmy po prostu farta. Sporego. No, ale ekspów też za dużo nie było. O, ale są jakieś bonusy za doskonale. Czymkolwiek to doskonale jest. Dobra, to jest on jeden pojedynczy sam. Co? Obserwator pęknięty, kamień obserwacyjny. Okej. Powiem wam szczerze, nawet nie wiem, czym jest obserwator, ale niech będzie, że tak, że go znalazłem w ogóle. Jest teraz tak. Raporty bandytów 3 na 4. Hej, to chyba już ostatni raport. Chociaż nie jestem pewien, dobra. Szefie, mamy problem. Jeden sterowiec minął nasz patrol. Prawie dotarli do brzegu. Mogę to wytłumaczyć. Maszyna była szybka, pilot doświadczony. Puściliśmy za nimi nasze lekkie okręty, ale ich czarodziej... Z jego oczu strzelały pioruny. W jednej chwili zniszczył połowę naszej floty. Weszliśmy na ich pokład, ale jeden z nich wyrżnął w pień 50 naszych. Była też jakaś... Gówniara. Miała te jakieś świecące rękawice i niewyobrażalną moc. Sama rozwaliła pięścią nasz statek. Kiedy ją ostrzelaliśmy, nawet nie drgnęła, tylko się zaśmiała. Ich pojazd zestrzeliliśmy nad zachodnim wybrzeżem, lecz nie było po nich ani śladu. Na pewno zginęli, prawda? Nie mogli przeżyć takiego upadku. Będziemy jednak czujni. Proszę tylko nie przysyłać tu tego kościotrupa, żeby dać chłopakom nauczkę. Aha. Ciekawe. Tak więc... Robiliśmy im sporych problemów. No i niestety mamy walkę z dwoma. Ale dobra. Priorytetem musi być wyeliminowanie strzelca. Jakiego już nie będzie, to łatwo będzie zająć się pozostałością. Więc tak. Na wypadek... Zawsze są prowokacje na gali, żeby nie atakowali innych. I teraz tak. Szybkie cięcie, czy żądło? Szybkie cięcie, nie ma co czekać. Dobra. I proszę, obrażeni sporo. Ale no. Mimo to Gali stoi jakby nigdy nic. Więc tak. Pozbędziemy się już teraz na stówkę tego robocika. A jak robocika nie będzie, to już łatwo będzie zająć się pozostałościami, tylko tak, rozpłatanie. Dobry pomysł. I dziab. Talent bestii niszczyciel czołgów. Oho, fajnie, jakiś talent. Dobra. Gali już uzdrowiony dosyć porządnie, ma 30, więc można zarzucić... Wstrząs albo barierę, ale chyba rzucę wstrząsa prędzej. Gali są... Oczywiście, że krwawienie. Okej. No.
A ty, Bretto, w sumie masz idealną okazję, zanim on jeszcze uderzy, co? Można go otumanić i będzie dobrze. Dziab. Szybki cios. Czy może wojenne ostrze? W sumie... Można byłoby spróbować, tylko czy jest jakiś większy sens? Podjazd czy wojenne ostrze? No, wojenne ostrze jest potężniejsze. Dobra. Calibretto, to w sumie... Możesz kogoś podleczyć, tylko... A dobra, siebie podlecz, jeśli ci się uda, to fajnie, jeśli nie, to... Dużo nie stracimy. No dobra. Mhm. To jedyne 131 doświadczeń na postać. Niestety nie ma z tego całego perfekta czy jakoś tak, ale... Coś tam będę tym przejmował na obecny moment. W skrzynce mam tylko strzępki skóry, wełny i kilka monet. A, dobra, jednak tutaj są ostatnie raporty bandytów. Dobra. Mhm. Szefie! Mamy drobne kłopoty. Po pierwsze, część załogi statku, który zestrzeliliśmy, żyje i ma się dobrze. Wrak znaleźliśmy na plaży Talon. Nie było tam jednak żadnych ciał. Jim, nie wiem jak go nazwać, ale niech będzie, że Jim. Mówi, że widział podobnych do nich ludzi przebijających się przez nasze patrole na drodze. Posłuchaliśmy woka do rozdroży. Miał sprawdzić, czy tam się nie ukrywają, ale ten mięśniak żelazobrody przegonił go na cztery wiatry. Od tamtej pory nie dawał znaku życia. Wsiągłbym jednak, że przez chwilę widziałem ich czarodzieja na pokładzie naszego statku. Gdy tylko go zobaczyłem, zniknął. Czyli jednak przeżyli. Ciekawe. A poza tym, jeden ze statków, który ostatnio zestrzeliliśmy, był naszym pojazdem komunikacyjnym, więc pewnie nasze informacje do ciebie nie docierają, szefie. Daliśmy ciała. Jeevens ten cały. I mała księga wiedzy. Super. Dalej nie wiem, do czego to służy i czym są talenty, ale fajnie, mam małą księgę wiedzy. Nie. Dobra. Uleć ich trochę, Bretto. Otwieraj drzwi, Gali. Trzeba będzie jeszcze trochę pozwiedzać, tylko... jaki jest sens tego miejsca? Nie wiem, może tutaj da się rozbić ścianę czy coś i będzie skrót, ale... Nie czuję póki co takiej potrzeby, więc... Może spróbujmy tylko rozdzielić tych robotów. Nie ma szans, no niestety, nawet nie ogłuszyłem. Aha, chwila, tylko jeszcze mam to niszczycielcz czołgów. A, o 2% większa obrona fizyczna. Fajnie. Dobra, zobaczymy jak to będzie. To jest trochę dziwne, 30 mechanicznych stworzeń, mam zaliczone 16. A czołgów mam 20 zaliczone. Dziwne, ale dobra. Och, ta sprzyczółka, co się da łatwo zdobyć. Damy radę. Oczywiście nie będzie to łatwe i... No, mogę nawet szczerze powiedzieć, że czuję, że będą problemy, ale dobra. Bretto niech zarzuci to. Gali nie będzie czekała, musi zarzucić już też. Tym wszystkim, Garrison... W sumie nie jest to może najbardziej optymalne, bo już używam manę, ale... Po prostu muszę się ich pozbyć jak najprędzej. Dobra, miejmy nadzieję, że to wystarczy. A, oni samych swoich też mogą bić. Ciekawe. No i teraz nieważne na kogo, pewnie ten ktoś padnie. O, dobra. Jednak nie padł. Teraz proszę ci, Garrison, wykończ ich. Dziękuję. W takim wypadku mamy tak cios. Nawet nie będę czekał na nic mocniejszego chyba. Chociaż nie no. Wstrząs może już zakończyć bitwę. Bretto, spróbuj zarzucić elektryczną falę na Garrisona. A Garrison może tylko szybki cios zrobić. Nic lepszego nie dało rady. Dobra, wykonuję program, lecznicza fala. Dobra. Nie powinien nikt spaść nam. Oczywiście, że w niego, bo w kogo innego mogą bić. W sumie gdyby Gali dała sobie tą prowokację, to... W nią by bili, no ale rozumiecie, co chodzi. Dobra.
Bez przesady. Co on taki wytrzymały był? Ciekawe. No nareszcie. Talenty bohaterów odblokowane, no. Żebym w końcu wiedział, czym są talenty. Nie wiem. Dobra. Nie będę się teraz tym jednak przejmował jakoś wielce. Najpierw trzeba oczywiście sprawdzić co, jak i talenty. Mściciel i strażnik. 6 punktów jakie się mam do wydania, nawet nie wiem jak to działa. A mistrzostwo. Mistrzostwo ataku 20. Jak się 20. Jakieś 20 mistrzostwo ataku, nie wiem o co chodzi, ale okej. Zwiększa siła ataku o 3%. Podziemnych zdolności, zwiększa maksymalną liczbę użyć podziemnych zdolności. O, okej, to jest fajne. Doładowanie mściciela poziom drugi. Okrywanie tarczą ochronną, która absorbuje. Aha. A, czyli będę się okrywał wtedy tarczą za każdą zużytą ten całą doładowanie. Jeden ataku za każde 7 pancerza i... Oho. 6% większe odporności za każdy atak do 6 razy. Jakie zdolności typu wzmocnione knykcie, czyli szanse na obrażenia krytyczne o 1,05%. Albo po trzymaniu trafienia krytycznego zwiększa siłę o 25, fajne. Szybsza akcja po prostu pierwsza. Przyspieszenie takie stabilne 2-3%, siła ataku 3 coś. Albo niszczycielski atak zdaje 3 obrażenia sąsiednim celowi. Nawet nie wiem czym jest niszczycielski atak, więc pozwólcie, że może zobaczę sobie. Niszczycielski atak. Aha. Nawet nie mam czegoś takiego jak niszczycielski atak, więc... No niestety. A drugą funkcją jest strażnik. Szanse na unik, tak, obrona fizyczna. Odporność. Ataki przeciwnika dają doładowanie, fajne. I to są talenty. Wiecie co, no ja nawet nie wiem jakie zrobić. Tutaj mamy szermierz lub wędrowiec. Masz nie będę. Dobra, mistrzostwo bólu. Szanse na krytyczne 3, ataku o 6. 10 za każde 10 doładowania na akcję. Siła ataku się zwiększa, fajne. Potężne, ale dobra. Zwiększa siła ataku, dobra. I tutaj ataki 10, okej, fajne, fajne. Na koniec walki przywraca garść stanowi 17 życia. Nieźle, nieźle. Ja bym zarzucił chyba to. I jak jeszcze, jako że mam jeszcze chwilę, to znaczy parę punktów, to może zobaczymy na wędrowcu czy coś ma. Niech będzie to. A mistrzowska szybkość, a wędrowiec na czym polega? Przyspieszenie, użycie podziemnych zdolności. Doładowanie wędrowca, fajne. Siła ataku za 7 odporności, pijawka, czyli przywraca 15 życia z każdym atakiem. Fajne. Dobra, na razie zostawiamy go w taki sposób. I teraz jeszcze został kalibretto. Artyleria albo natura. Zauważyłem, że chyba każdy ma podobne zdolności, ale dobra. Zobaczmy najpierw artylerię, jako tako. Obrażenia krytyczne, odporność. Jak dostajesz obrażenia, to 5 obrażeń. Ciekawe, ale i tak nie jest zbyt fajne. Obrona fizyczna i magiczna o 4-6%, nieźle. Siła ataku o 3 coś, dobra. Unicestwienie coś, dobra. A natura, jak my to mamy? Siła leczenia. Przyspieszenie, dobra. Czy ten można dawać i odejmować od tak po prostu. Dobra, fajne, fajne, fajne. Jeszcze gali w sumie została, o której nie wiem co zrobić i... Trzeba będzie coś wybrać. No chyba wezmę śmiałość tak szczerze, chociaż... Może tutaj też coś będzie fajnego. Ale dobra, niech będzie, że śmiałość, żeby zdobywała te punkty do ładowania. Coś dzisiaj mi strasznie często przerywałem, ale dobra. A, czyli to są teleportery. I cała mowa mi się nagle odkryła, nawet nie wiem czemu. Tam będą jakieś cięższe bitwy. I wygląda jakbym w niektórych pokojach jeszcze nie wszystko zwiedził, czy coś. Są jakieś wykrzykniki. Chociaż jeszcze raz muszę sprawdzić.
Chociaż są to wykrzykniki z... Nie, dobra, nawet nie wiem, co to mogłoby być, więc... Co by to nie było? Chwilę, tam jest jakiś młotek pokazany. Wiecie co, nie, ja muszę sprawdzić, co to jest. Tak szczerze nawet nie wiem, a... Wygląda, jakby tu były jeszcze jakieś rzeczy nieodkryte przeze mnie. Dobra, co to za pokój? Czemu to są jakieś wykrzykniki i inne dziwactwa? Nie, no tutaj nic nie ma już takiego szczególnego. Chyba naprawdę czegoś nie umiem znaleźć. Ale pokazuję z drugiej strony, że tu gdzieś jest ukryta skrzynia. A ja w sumie nie wiem, gdzie to by to mogło być i jak by mogło być, bo w sumie... Tak naprawdę, że nie wiem nic o tej grze. Też chyba nie bez powodu dali tutaj ścieżkę pełną pułapek, więc... Dobra. Nie, ja naprawdę nie widzę. Nie widzę niczego, co by tu mogło być, a... W sumie gra sugeruje, że tu jest tego jeszcze pełno. Albo po prostu to ja się jakoś tak... Powiedzmy, mieszam, mylę, plączę. Bo nie wiem co, jak, gdzie, że tak najłatwiej to chyba będzie nazwać. No ale te wykrzykniki raczej bez powodu nie są. Miejmy nadzieję, że niczego nie pominę. Bardzo są te teksty. Po prostu, wykrzyknik to tekst. Nawet nie wiem. A w sumie dobra, wiem, czy może też oznaczyć młotek. Może to jest ten po prostu pokazany, tylko że tu jest ten warsztat cały. Miejmy nadzieję, że taki w sumie. To tyle, bo nie wiem po prostu czego się spodziewać. Nawet bym wiedział, to i tak raczej bym tego za łatwo nie mógł zrobić. Znaczy dobra, w sumie nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Nawet bym się spodziewał, co raczej nie zapobiegnę temu, co tutaj będzie się działo. Czy coś? Dobra, nie, nieważne. Poruszmy ten temat, bo już się plączę sam w sobie. A, pełno ich tu jest. Pewnie myślę, że ich nie widzę, ale ja widzę i też nadto. Dobra, pojedyncza bitwa. I w sumie chyba najlepsza, jaka może być. No, ale oczywiście. O, doładowanie wskoczyło. Fajnie. Dobra. On też dobrał 20 i dali, nie wiem czemu, ale... Ze wszystkich rzeczy to chyba to jest najprzydatniejsze. Teraz tak, masz pełno doładowania, więc zarzuć wstrząsem. Dziękuję bardzo. Ktoś mówi, że może nawet uda nam się wykonać całą bitwę bez większych strat niż już doznaliśmy. I krwawienie wykończy. Dziękuję bardzo. I delikatne leczenie było oczywiście na koniec, bo tam Breto ma u mnie tę funkcję. Czyste doładowanie. Ej, czyli za to też są jakieś bonusy. Rękawice nokautujące. Co? Pewnie dla Gali. Mniejsza obrona i mniejsza odporność, ale dodatkowe obrażenia, czyli siła ataku i jakiś efekt ogłuszającego ciosu. Wreszcie szans na ogłuszenie. Dobra. No i właśnie tutaj powiem jeszcze trochę takiego, to jest właśnie w moim zdaniem dziwne. Można ubrać coś, co w sumie jest zwykłą rękawicą, porzucając te super potężne jakieś tam, które miało wcześniej. Ale dobra, daje większy atak, w sumie na obecny moment atak jest dla mnie najważniejszy, więc... Będzie nosiła rękawice pięściarskie, tak po prostu, czy w sumie bokserskie, powinien być nie pięściarskie. Nic by się nie udało. Dobra, w takim wypadku... No nie ma co czekać, trzeba po prostu jak najszybciej pozbyć się chociaż jednego z nich. A to oznacza... Po prostu pełno zwykłych ataków, potem jakieś tam super moce i tyle. No i Gali. Ja bym nawet użył to, ale widziałem, że jest bonus do doświadczenia, się używa tylko do ładowań, więc tutaj spróbuję to zrobić w ten sposób. I żeby nie było, nic sprawdzałem wcześniej. No niestety bez obrażeń to nie da rady zrobić. Musiałbym mieć takie obrażenia i sposoby, żeby po prostu to wszystko było aż za bardzo przygotowane. Dobra. W sumie nawet nie wiem, co ja chciałem mówić. A, no tak, dobra. Że w sumie musiałbym mieć takie moce, że
to wszystko musiało być przygotowane w ten sposób, że mam wyższy poziom, potężne ataki. Na pewno będę szybszy wszystkimi od nich. Dobra. Jakkolwiek by to nie będzie, nie było. O! Dobra. W sumie fajnie działa to cały dar natury. Nieźle rekompensuje te wszelkie straty. Dobra. Ten już jest martwy, więc Garrison Lee zabi. To w sumie nie Garrison, to był Calibretta. Dobra, Gali nie ma doładowania, a jak mówiłem, ja działam tylko na doładowaniu teraz, więc tak. Mhm. Breto, ile masz doładowania? Za mało, żeby to móc zarzucić, więc... Ty mógłbyś oczyścić tego Garrisona. Muszę, że zapominam o tych wszystkich efektach, ale dobra. Wojenne ostrze. Mhm, a ty Gali w sumie masz 10, więc za dużo też zrobić nie możesz. Dużo lepszym wyborem będzie zarzucić ewentualnie prowokację. I gdybym zaatakował, to pewnie teraz bym go wykończył. Ale oczywiście nie. Podwójne zatrucie. Mhm. Przez to zatrucie jeszcze coś czuję, że drużyna może mi paść całkowicie. I... dobra. Mam jeszcze paru uzdrowień od Calibretta, co może jakoś sobie poradzimy, ale... Największy plus jest taki, że w sumie tylko ta dwójka przylazła. Wcześniej tego pięściarza wziąłem. I oczywiście bonus za czyste doładowanie. Jakieś wełny, zwykłe części. Wajcha jakaś. A. Fajnie, tylko że jeszcze nikogo nie ma. Flaszka siły? Co to jest ta flaszka siły? Może w plecaku się dowiem, czym jest, ale... Flaszka siły. Mhm. Nieźle. Czyli potężne obrażenie na kilka najbliższych ataków. I widzę skrzynkę. Trzeba będzie po nią poleść, zdecydowanie. Dobra. Idziemy tu. To jest tak, że albo włączam oba, albo wyłączam oba. Rozumiem. Nic przydatnego. Tunika z przyczółka. W sumie zauważyłem też już jedną rzecz. Większe obrażenia. Ale zmniejsza ogólnie... dobra, niech będzie. Muszę coś też jeszcze sprawdzić. Chyba moja teoria się potwierdza. Mhm. Tak, chyba im wyglądy się nie za bardzo zmieniają. A szkoda, bo w sumie... Co tu mamy? Okej, czyli teraz wpis do dziennika numer 1025. I tak samo wpis kickstarterowego mistrza wiedzy, ale dobra. Na miejsce dotrzemy jutro. Z daleka widać masywną fortecę majaczącą na horyzoncie. Jej wały obronne zdobią potężne działa. Pomijając samą manę, nie dziwi mnie, że forteca jest tak pożądanym miejscem. Jeśli masz ją w garści, trzęsiesz całą wyspą. Niektórzy z naszych przebąkują coś o bandytach i potworach. Znając jednak dezerterów, bardziej obawiałbym się dziewek z dzbanami z miodem, aniżeli potworów i bandytów. No cóż. Dobra. Co to jest? Nie wiem, czemu wygląda to zło wrogo, ale... Mhm. Dobra, w sumie nawet nie ma co korzystać, patrząc na to, że w sumie... O dziwo, mam pełno many, pełne wszystko. To się mówi, że to będzie strasznie ciężka bitwa. Nie uda się ich jakoś rozdzielić. Co tu się dzieje? Wow, ciepłanie, co to jest? Mhm. Ostrzostwór. Nie możemy się wycofać. Znowu taka fajniejsza muzyczka. Co? PZ1
psi, czy tam pzy i pzy jeden zryw. Atakowanie, leczenie i przyjmowanie obrażeń napełnia wskaźnik zrywu całej drużyny. Kiedy go napełnisz, jeden z swoich bohaterów może dzięki niemu aktywować swoją unikalną zdolność. Czystość. A, czy poziom zrywu, zryw jeden. Wraca każdemu. Okej. Okay. Nie, Calibretto. Ty musisz na razie bić. A ty, Garrison, jaki masz zryw, krwawiąc serce? Mhm. Krwawiące serce. Dobra, nie no. Trzeba go rozkrwawić jak najwięcej, ale nie wiem, jakie są w ogóle. Ty, Gali. Otwartacza całą drużynę. Dobra, niech będzie. Chyba to bardziej było z myślą o tych oryginalnych rękawicach, ale dobra. Co? Nie jest to lekka przesada? Dobra, Breto. Bitwa będzie jak nic wyzwaniem. Gali, rzecz jasna, to jest twoja jedna nadzieja, póki co bicie. Tutaj podjazd, jak nic to będzie najlepszy wybór. Lądwa? Aha. Dobra, Breto, musisz oczyścić chociażby jego, bo on w sumie jest najbliższy śmierci. Atakuj jeszcze raz, Gali. Zaraz będziesz mogła robić swoje potężniejsze ciosy. Garrison. W twoim przypadku chyba najlepszym wyborem będzie narzucenie krwawień. Chociaż nie ma co oszczędzać na manie. Wojenne ostrze. Dobra, Breto. Mogłeś oczyścić nas znowu, ale... Ktoś mówi, że dar natury będzie tutaj cenniejszy. Tak. Patrząc, że 12 na uderzenie, a to chociaż 5 będzie przywracało, to dary natury będą tutaj bardzo cenne. Dobra. Nieźle. Chociaż tyle. I teraz w sumie, może to jest błąd, ale zobaczymy, co to powoduje. Chyba, że już to spa... Wiecie co? Wow. Ta zielona breja jest potężna. Muszę przyznać, podobają mi się strasznie efekty tych zrywów. Tak czuć moc po prostu w tym wszystkim. Dobra, Breto. Mamy szansę to wykończyć. Oczywiście jeszcze chyba nie teraz. Mhm. No! Wow. Mhm. To pytanie, co jest lepsze? Dziki ogień? Unicestwienie, dobra. Zobaczymy unicestwienie, szczerze. Co? On też ma jakiś zryw? Dobra. Jak nic, te efekty, które zarzuciłem z Calibretto, mnie uratowały w tej sytuacji. Dobra. Garrison. Ciekłe ostrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Spodziewam się lepszych rezultatów. Jednak lepiej używać tego dzikiego ognia. Dobra. Gali, wstrząs. Niestety jeszcze jedna tak będzie, ale... Serio narzucił klątwę. Breto, solidny cios. Ja dziękuję bardzo. Boss został właśnie rozgromiony. I to nawet mogę powiedzieć z czystym sumieniem, rozgromiony. No patrzcie, to było łatwe nawet. 400 expów. No nieźle. Jakiś żelazny miecz, mały fragment ostrza. Nawet nie wiem co to, ale zobaczyć ciekawie. Z tego czegoś ostrze okazało się artefaktem. To nie są zwykli bandyci. Bandzior, który uciekł, upuścił te insygnia. Oho. Widziałeś coś podobnego?
Nie. Wygląda na to, że Żelazobrody znów będzie miał gości. Oj tak. Wow. Mamy achievement. A tutaj co mamy? Rdzawy miecz. Nie wiem, czy to w ogóle jest sensowne, ten cały rdzawy miecz. Co? Ten zardzewiały miecz wygląda na bezwartościowy. Gdy go trzymasz, zdaje się słyszeć cicho zawodzące głosy. Chcące powrócić do swojego pana? Jeśli co, coś mi się wydaje, że to nie będzie zwykły mieczyk. To będzie coś więcej, jak nic. To jest jeszcze jedna rzecz. Odkryto 100%. Tak więc udało się. Gdzie jest opcja? Nie ma opcji wyjścia z tego jakoś szybko. Serio. Zobaczcie mnie. To jest... A, dobra, kamieniem można. Dobra, to wiecie co? W takim wypadku bym pokazał jeszcze raz może to wszystko, ale... A, czyli tutaj mogę wybierać. Mhm. Nie, żadnym pszczółkiem zajmie się kiedy indziej chyba. Póki co, wiecie, już czas antenowy niby się skończył, ale... W sumie dobra, nie będę przedłużał więcej i tak w końcu 3 filmy dziennie to sporo, więc nie ma co... Tak naprawdę chyba próbować na siłę coś... Co to się dzieje się? Patrzcie, jakiś statek lata. Że co? Aha. Czyli jakiś statek nas zaatakował, nawet nie wiem skąd, jak, gdzie. Miałem kończyć odcinek, a tutaj proszę znowu coś. Zabójczy strzelec. Wydaje mi się, że jednak on będzie naszym priorytetem w tej kwestii. Dobra. Plus jest taki, że nie należy do zbyt wytrzymałych. Ale niestety wrogowie sami w sobie już są dosyć mocni. Mhm. Nie no, szkoda zużywać zryw na takich podstawowych. A, czyli to jest chyba po prostu jakaś nowsza wersja tego podstawowego gościa, którego tam mieliśmy. Dobra, Breto. Nie masz co prawda na dziki ogień, ale dawaj, nawet ten kosztem niewielkiej utraty many czy coś. Chociaż w sumie wiecie, co tak mi zastanawia, czy lepszym wyborem dajmy to byłoby pozbyć się całej many szybko, a potem polegać tylko na doładowaniu. W sumie za używanie tylko doładowania są nagrody, więc... Piu, 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 piu. Dziękuję. Dobra, teraz w sumie zabijaka jest łatwy do ubicia, to nawet już niech będzie, że zryw zmarnuje, ale przynajmniej się go pozbędziemy. No blisko, ale jeszcze niestety stoi. Hmm. Dobra, Gali powinna dać się do tego wykonać. Kliknęłem na zły przycisk, brawo ja. Aha. Dobra, to Bre tego dokończy. Chyba. A jeśli nie, to rozpłatanie. Tylko pytanie brzmi, czemu on ma dwa... A, czyli jednak krwawienie go wykończyło. Dobra. Mamy 10, więc... Niby szkoda, ale niech będzie wstrząs. A ty, Breto? Najlepiej będzie, jeśli byś się chyba uleczył. Tak. Najmądrzejsze, co mogłeś zrobić. Mhm. Niestety on jest dosyć wytrzymały, ale... Poradzimy sobie. Nawet lepiej niż pewnie o tym myślę. Dobra, lepiej niż o tym myślę, lepiej niż sądziłem. Ale okej, warto wiedzieć. Jak widzisz statek, bądź ostrożny, bo może się okazać, że ten statek chce cię zabić. Serio, 11.
Pewnie delikatne leczenie zawsze się przyda. Choć powiem szczerze, dalej nie rozumiem, czemu akurat Calibretto jest tutaj lekarzem, czemu go tak przedstawiono. Dostajemy jakieś ekspy, no dużo nawet, bym powiedział. Galwanizowane poszycie mecha i herb powietrznego porucznika piratów. Dobra. Zobaczę tylko, czy nie jest jakiś ekwipunek. Nie jest. No i tutaj teraz są już właśnie informacje też o zrywach. Nieźle. I co to jest? Kolekcjoner zapłaci za nie kilka mrocznych monet. A to? Właśnie, może to warto by było otworzyć. Dobra, żelaza, zioła, strzępki skóry, tunika z wydawcy zdolny, żelazny pierśni ostrze, zwyczajne części. Spodziewam się lepszych rzeczy. Serio? Gorsze niż to, co mam? Żelazny pierśni ostrze, taki sam. W tej skrzyni nie było nic wartego uwagi. Dobra. W takim razie, skoro już mamy 41 minut i w ogóle, to ja dziękuję za uwagę. To było oczywiście Battle Chasers Night War. No i do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie już za 2 dni. Tak więc trzymajcie się. Hej.